to rozpoczęliśmy początek spotkania z Makowic. Oni bardzo pozytywnie podchodzą do tego pierwszego spotkania. Chcą tutaj się dobrze zaprezentować, chcą sprawić, by ten debiut w rozgrywkach A-klasy był też miłą pamiątką na przyszłość. W kierunku lewego skrzydła stamtąd już zdecydowanie na pewno łatwiej miałby Szewczyk z tą piłką w polu karnym. Świetny pomysł, ładny zwód, dobry dribbling i Duma. Tutaj czekaliśmy na uderzenie. Zabrakło jednak chyba odwagi w tym, by spróbować strzelić na bramkę. Teraz pozycja spalona, więc nie będzie bramki. Mam z tym do czynienia, ale to być może później. Teraz Marek Duma już w polu karnym. Doskonale uwolnił się spod opieki, minął drugiego rywala, nie ma faulu. Dobra interwencja Malca. Jeszcze Szewczyk, zablokowane to uderzenie. Rzeczy, które są wykonywane na tych płytach, sprawdzają się teraz. Roztocznik przed szansą, no i proszę. Prostopadle, ta piłka zagrana do Dumy, ale tym razem Tomorowski uciekał na pozycję. Jeszcze jest Szewczyk i być może teraz Malec, kapitalna interwencja. Bez takich sytuacji klarownych dla zespołu z Roztocznika. No dopiero teraz takie uderzenie. Mają ochotę wejść z piłką trochę głębiej pod bramkę Kara Makowice, to ten zespół w całości się cofa, szukając właśnie takich zagrań jak teraz. I szansa dla gospodarzy na bramkę. Prześlica strzela gola 1-0. Tu bramkarz na pewno nie będzie stał na linii, patrzy, już jest Duma. I tutaj Malec pokonany po raz drugi, ależ nieoczekiwana sytuacja. Ponownie trzeba wrócić do obrony, Bachurin sam, ładnie między dwóch, jest Koźmińczuk przed szansą na gola i słupek ratuje tutaj Karo Makowice od straty bramki. Pozwoli sobie na to, by tutaj błysnąć swoimi umiejętnościami. Shot w pole karne, Koźmińczuk i bramka! Szewczyk sam w polu karnym, będzie szukał teraz tutaj, by utrzymać się przy piłce, zagranie do tyłu, Królik. Ładna próba strzału, dobra też interwencja Arkadiusza Malca, ale ta piłka gdzieś przeszkodziła mu w tym biegu, nie udało się tego skończyć strzałem, chociaż teraz! I teraz strzał nad bramką, dobra próba. No i proszę, co tam się wydarzyło? Malec będzie rzut karny. I jest gol numer 3, co troszkę odważniej do przodu podeszła też drużyna Roztocznika, to skróciło pole gry, a teraz gol na zakończenie rywalizacji.